Cześć, ja jestem Nexu i witam Cię w kolejnym odcinku strasznych paranormalnych nagrań. Kobieta Lauren Combs opublikowała to nagranie na swoim profilu TikTok. W opisie dodała nieco kontekstu. Obudziłam się, gdy moje psy skakały na mnie, abym zobaczyła, co jest na zewnątrz. Następnie kobieta usłyszała jakiś dziwny dźwięk i w obawie o swoje bezpieczeństwo postanowiła uruchomić nagrywanie. Przyznajcie sami, że to dość dziwne. Słyszymy, jak ktoś puka, jednak nikogo nie ma po drugiej stronie. Gdyby to nie było zbyt przerażające, pod koniec nagrania możemy usłyszeć jeszcze jakiś głośny oddech, który przeraża dziewczynę. Jak myślisz, co to mogło być? Ten film został opublikowany na subreddicie UFO przez użytkownika InkMajor530. Ten wątek był tematem do dyskusji przez ostatnie 2 tygodnie. W opisie InkMajor dodaje nam nieco kontekstu. 2 września 2023 roku moja przyjaciółka i jej mąż byli świadkami 2 obiektów latających, poruszających się szybko po niebie. Pierwszy rzekomo poruszał się tak szybko, że nawet nie zdążyli wyciągnąć telefonu, aby go nagrać. Natomiast udało im się zarejestrować drugi. It's turning around. Początkowo mogłoby się wydawać, że najprawdopodobniej są to drony, ponieważ w tle słyszymy szum. Jednak z tego, co napisała autorka nagrania, obiekty te były ciche, a za dźwięki odpowiedzialne było dziecko sąsiada, które w tym czasie jeździło na rowerze. Więc jak myślisz, czym to coś mogło być? Ten film pochodzi od użytkownika YouTube, Ghost on Trench. Zamieścił na swoim kanale krótkie wideo, na którym odwiedza rzekomo nawiedzony cmentarz w nocy, co już samo w sobie jest złym pomysłem. Po jakimś czasie postanawia porozmawiać z duchem, a chwilę później nagrywa to. W tle możemy zobaczyć jakąś białą postać przechodzącą z prawej do lewej strony, po czym znika bez śladu. Jak myślisz, czy rzeczywiście to nagranie pokazuje ducha spacerującego po cmentarzu, czy to tylko kolejny fake? YouTuber znany jako TheFam opublikował na swoim kanale nagranie, w którym to rzekomo przedstawia najstraszniejszego ducha wszechczasów, co jest dość odważnym stwierdzeniem. Mężczyzna błąkał się samotnie po lesie, robiąc swego rodzaju śledztwo paranormalne dla swoich widzów. Początkowo nic się nie dzieje, gdy nagle rejestruje to. Mężczyzna postanowił obejrzeć nagranie i w obrazie kamery nic nie widział. Jednak gdy nagrywał ją swoim telefonem, wtedy pojawia się tam to.
All right, guys, I'm gonna play that back for you again. Wait till you see what's coming. What the heck is that? Nagranie samo w sobie jest dość niepokojące, ale nasuwa się pytanie, dlaczego to coś widać tylko i wyłącznie przez obiektyw kamery. 16 lutego 2007 roku na kanale YouTube Strabambolo pojawiło się nagranie, które przedstawia jeden z najdziwniejszych i niepokojących przypadków UFO. Ten film od czasu do czasu pojawia się na głównych stronach w internecie. Pewnego razu w USA to nagranie zostało zaprezentowane przez Paula Willa Harrisa na 36. dorocznym międzynarodowym sympozjum w Denver w Colorado. Nagranie również trafiło na skrzynkę pocztową pewnej kobiety. Dowiedziała się ona, że film został rzekomo nakręcony w Aviano we Włoszech, w pobliżu bazy wojskowej, o której krążą plotki, że nieraz lądowało tam UFO. Dodatkowo obiekt wydaje się nie być żadnym prototypem wojskowym. Z tego, co również się dowiedziałem, materiał został przeanalizowany przez badaczy i rzekomo nie zostały tam zastosowane żadne efekty specjalne. Tylko rzeczywiście na nagraniu był ten obiekt. Także to już jest niestety koniec dzisiejszego odcinka, ale jeśli lubisz się bać, na środku ekranu znajduje się ostatnio opublikowany przeze mnie film. Możesz w niego kliknąć i cieszyć się kolejną dawką paranormalnych nagrań. A tuż obok, po prawej stronie, znajduje się nagranie specjalnie dopasowane do ciebie. No i standardowo, jeśli obejrzałeś lub obejrzałaś cały film, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam, a ja przypnę ci serduszko. Także dzięki za obejrzenie, na razie i cześć.